Wstaję sobie, patrzę, a tutaj pełno śniegu. Ale super. Zarąbiście. Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie 5 grudnia i rozpoczynamy 5 vlogmas. Mamy godzinę 13:10, ja wstałam jakąś godzinę temu, pospałam sobie aż do 12:00. Jestem w szoku, bo dawno tak długo nie spałam. Ale dlatego, że wczoraj wróciłam późno do domu po tej imprezie, na którą szykowałam się we wczorajszym vlogmasie, także jeżeli nie widzieliście jeszcze, to zapraszam was bardzo serdecznie. I wróciłam o 3:00, zmyłam makijaż, wykąpałam się i poszłam spać. No i dzisiaj wstałam, zadałam sobie rosół na śniadanie po imprezie. To jest najlepsze, co mnie spotkało. I co, słuchajcie, wydaje mi się, że otworzymy sobie teraz kalendarze adwentowe. Ja dzisiaj mogę być taka trochę bez energii, bo ogólnie impreza była super i serio tak mi się podobało, że masakra. Ale jestem tak zmęczona. Ja wstałam o tej 12:00 i ja czułam, że ja potrzebuję jeszcze z 10 godzin snu, naprawdę. No po prostu jakaś masakra. A i widzicie niepościelone łóżko, bo nawet nie chciało mi się jego ścielić. Jestem tak zmęczona. Zaczniemy moi drodzy od The Body Shopu. I dzisiaj otwieramy 5 okienko, które jest tutaj na samej górze. O, tym razem jest to coś lżejszego. Jest napisane, że jest to masło oczyszczające, ale nie wiem, czy to znaczy, że to jest do ust, czy po prostu jakieś na twarz. Nie mam zielonego pojęcia, ale wydaje mi się, że to jest po prostu masełko do ust. Bardzo spoko, pachnie mega ładnie. Teraz przechodzimy do NYXa. Piątkę mamy tutaj. I mamy pomadkę. Taką dość ciemną, nie jest to zdecydowanie mój kolorek. O, tak się prezentuje. O, proszę bardzo. Jest to w zasadzie matowa pomadka, także spoko, bo ja takie... Powiem wam, że ja kiedyś bardzo często malowałam sobie usta, a teraz nie maluję praktycznie w ogóle. Jedyne co lubię, to lubię sobie nałożyć korektor na usta i później sobie błyszczykiem tylko przejechać i to wygląda moim zdaniem super, bo ja właśnie lubię takie jasne usta bardzo. Więc nie wiem, raczej nie będę korzystać z tej pomadki, może komuś oddam, zobaczymy. Teraz Sephora. Okej, i mamy tutaj płyn do demakijażu. I super, bo ja teraz w sumie potrzebuję płynu do makijażu, bo mi się wszystkie skończyły, chociaż moja mama chyba wczoraj jakiś kupiła. Ale spoko, będę miała taką malutką na przykład na podróż. Teraz może kalendarz od mojej mamy i wyczuwam tutaj na 100% skarpetki. Dobra, na 99%, bo może też coś być innego. Ale obstawiam, że to są skarpetki. Nie! O kurcze, czapencja, ale zarąbiście. Mamy tutaj czapkę z New Era, także super, przepiękna jest, na pewno będę nosić, bo ja uwielbiam nosić czapki, serio. Noście je, bo najwięcej ciepła ucieka z głowy i z nóg, także noście czapki. Jedyny minus tego kalendarza jest taki, że ja jestem strasznie przewidywalny, czyli że wiem, że na 100% będzie dzisiaj znowu musli. A właśnie w Mixit, które chciałam kupić, bo się pomyliłam i zamiast właśnie moja mama kupiła zamiast Mixit kupiła My Muesli i po prostu codziennie będą te owsianki, ale nie to, że to jest coś złego, tylko po prostu, że będę miała bardzo dużo tych owsianek. Dzisiaj mamy smak truskawkowo-karmelowo-toffee, także super. W ogóle chciałam też kupić jakiś kalendarz z herbatkami, ale stwierdziłam, że już tych kalendarzy będzie za dużo, więc nie kupiłam. Ale i w ogóle jutro są Mikołajki. O kurczę, ale super. Ale to szybko zleciało do tego 6 grudnia, serio. Masakra. Dokładnie tak. To by było tyle, jeśli chodzi o wszystkie kalendarze adwentowe. Ja mam właśnie kurczaka z rosołu, tutaj mam rosół bez makaronu w kubku. I montuję vlogmasa. I zapaliłam sobie LEDy, jest przepięknie. I w ogóle była taka sytuacja, że położyłam się na łóżku na chwilę i zasnęłam. Powiem wam, że ja dzisiaj nie wiem, co się dzieje, ale ja naprawdę jestem strasznie zmęczona. W sensie, ja spałam mega długo, bo od 4 do 12, no to jest bardzo dużo. Normalnie tyle nie śpię. A jestem tak padnięta. No jeszcze teraz zasnęłam chyba na jakieś
no około godzinkę, coś takiego. Także będę miała opóźnienie vlogmasowe przez to, bo jest 15.40. Ja jestem w połowie montowania vlogmasa. Wydaje mi się, że tak z pół godzinki będzie opóźnienia. Mam nadzieję, że nie więcej. Ewentualnie na 17 wrzucę. No, ale wcinam dalej i widzimy się z wami później. Moi drodzy, jest godzina 21.30 i no, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Ten vlogmas będzie mniej ciekawy, ale impreza wczorajsza zmiotła mnie po prostu z plaży i tak się po niej źle czuję. W sensie mam cały dzień taki totalnie zmulony, nic mi się nie chce, nic dzisiaj nie zrobiłam, serio. Siedziałam, nawet nie obejrzałam domu z papieru, bo mi się nie chciało jego oglądać. Siedziałam, nie pouczyłam się nawet, no totalnie, dzisiaj nie mój dzień po prostu. Ale ja tak często mam, niedziela jest taka właśnie od takich rzeczy, żeby sobie poleżeć. Dlatego ten odcinek będzie mniej pokazowy i w ogóle, ale za to słuchajcie, pomyślałam, że możemy sobie obejrzeć moje stare vlogmasy, żeby był taki jakiś fajny klimacik i w ogóle. Więc co, chodzi mi o takie vlogmasy moje, które były bardzo dawno temu na kanale i zostały już zablokowane przeze mnie. Nie macie do niej widoczności, one są ukryte po prostu. Więc stwierdziłam, że właśnie możemy sobie je obejrzeć, żebyście powspominali ze mną. Raczej już ich nigdy więcej nie opublikuję, bo to jest straszna cringe'owa, co ja tam robiłam. Te odcinki na przykład trwały 4 minuty i 2 minuty to były kalendarze adwentowe albo 3 minuty. Wy to wtedy oglądaliście, co prawda na dużo mniejszą publikę niż teraz, bo teraz mam was tutaj naprawdę dużo. 2017 rok. Wyglądałam jakiś bobas. Serio, byłam taka mała, taka malutka. Ma ponad 8000 wyświetleń i jest to właśnie pierwszy vlogmas z 2017 roku. Później obejrzymy sobie jeszcze późniejszy, a więc ja wam teraz udostępniam ekran, dodaję to tutaj, żebyście mogli po prostu oglądać ze mną. I co? Lecimy! Hejka, witam bardzo serdecznie 1 grudnia 2017 roku i zaczynamy pierwszy vlog. Dzisiaj jest piątek i nie poszłam do szkoły. Zawsze zaczynam tak samo. Dzisiaj mamy 1 grudnia i rozpoczynamy pierwszy vlogmas. Jakoś tak mi się to wbiło i cały czas tak gadam. Chora, jak możecie słyszeć po moim głosie. Mam chora, no. I tak postaram się nagrać, także... Może ten dzień nie będzie jakoś ciekawy, bo wiadomo, że jak jest się chorym, to nie ma się na nic siły i tak dalej, ale dzisiaj postaram się zrobić jak najwięcej. Zaczniemy sobie od kalendarzy. Miałam dużo jaśniejsze włosy w porównaniu do tego, co teraz mam. No, mam dużo ciemniejsze. Mam też dużo dłuższe i jak widzicie, jak miałam... jaśniejsze włosy, to miałam też jaśniejsze brwice, prawda? No teraz mam pomalowane, więc mam je jeszcze ciemniejsze niż normalnie, ale i tak normalnie mam po prostu jeszcze je ciemniejsze niż to, co jest tutaj na filmiku. Bo tutaj na filmiku widać, jakbym totalnie nie miała brwi i rzęs, właśnie przez to, że ja je miałam strasznie, strasznie jasne wtedy. Jak mówiłam, zaczniemy sobie od kalendarzy, w tym roku mam 5 kalendarzy. O, miałam 5. To kosmetyczne kalendarze. To w ogóle rok, w którym miałam, wtedy jak byłam młodsza, to miałam najwięcej kalendarzy. Teraz mam chyba 6, tak mi się wydaje, albo też 5. No. Także będę wam kalendarz z biżuterią, kalendarz z sztuczką. Tego nie można kupić, ponieważ jest to zrobiony kalendarz z... Za głośna muzyka, okej, okay, nie zwróciłam na to uwagi. I kalendarz, który dostałam od mojej mamy wtedy, to był kalendarz, moi drodzy, z perfumami. Także bardzo fajnie, bardzo fajny był ten kalendarz. Serio, moja mama kupiła po prostu 24 takie mini perfumy i powsadzała je do okienek i super. Herbatka. Z cytrynką oczywiście. W dzisiejszym vlogmasie, jak możecie zauważyć, to więcej pokazuję niż gadam, ponieważ strasznie mi boli gardło i ciężko mi po prostu do was rozmawiać. Także takie... Słychać, że mówię strasznie przez nos. To, że jestem chora, staram się... Moje stare okulary, ja dalej je mam. Nie wiem, czy wy mnie kiedykolwiek widzieliście w tych okularach na jakichś teraz takich filmikach, ale wyglądam w nich tak, Boże, jeszcze z tą czapką wygląda to przecudownie.
No, takie okularki jest nosiłam, bo ja ogólnie miałam taki okres, że na początku jak wykryli mi wadę wzroku, to nosiłam okulary przez rok, później przeniosłam się na zwykłe soczewki na 2 lata i teraz już chyba 3 lata noszę soczewki ortokorekcyjne, czyli takie, które zakłada się na noc i ściąga w dzień i przez to widzę później przez cały dzień. I właśnie montuję tego vlogmasa i ogarnęłam, że włączyłam nagrywanie tylko podczas oglądania tego pierwszego vlogmasa, bo na dalszej części materiału oglądaliśmy jeszcze 13 vlogmasa z tego roku i oglądaliśmy jeszcze filmik z wcześniejszych lat, chyba z 2016, i nie zapisało mi się w ogóle nagrywanie, nie wiem o co chodzi, dlaczego, ale no oglądaliśmy tutaj tylko jednego vlogmasa. Dajcie znać, czy w innych vlogmasach będziecie chcieli, żebym oglądała też inne, jeszcze moje takie starsze filmiki, bo ja ogólnie mam vlogmasy właśnie ukryte z 2017, 2016 i jeszcze mam z 2015 roku filmiki, na których ubieram choinkę, jakieś takie życzenia świąteczne. Także dajcie znać, jeżeli chcecie to zobaczyć w kolejnych vlogmasach, bo nie wiem czemu, ucięły mi się pliki, nie zdążę już teraz tego dograć, także dajcie po prostu znać, czy będziecie chcieli jeszcze jeden filmik właśnie taki poświęcony i wtedy sobie już oglądam po prostu więcej tych vlogmasów. Zobaczcie, moi drodzy, mama już mi dała świąteczną pościel. Jest po prostu przepiękna. Co prawda jeszcze nie mam prześcieradła, ale jest już piękna, świąteczna pościel. Pięknie pachnie taka w reniferki. Jest ona chyba z Home & You, z tego co kojarzę. Także teraz mam już i poduszki, i pościel, więc jest pięknie. Dostałam gorącą, domową czekoladę od mamy. Jest przepyszna, ale chciałam wam pokazać, jaki kozacki kubek. Nie mam pojęcia skąd jest, moja mama gdzieś go kupiła, ale jest przegenialny. Teraz myślę, że sobie poczytam przez chwilę książkę, bo zaczęłam ostatnio czytać Bezgwiezdne Morze i naprawdę podoba mi się na początku ta książka. Poleciła mi ją jakiś czas temu Martyna, kupiłam ją już chyba ponad pół roku temu i zaczęłam czytać dopiero jakiś czas temu. Przeczytałam kilka stron i teraz w sumie też przeczytam kilka stron, nie za dużo, po prostu żeby chociaż te kilka stron dziennie czytać, bo właśnie chciałabym tak minimalnie 15 stron dziennie, ale zawsze o tym zapominam i nigdy nie czytam. Także myślę, że zrobię sobie taki challenge przez grudzień, że będę czytać 15 stron dziennie i może mi się uda. Także no, jeżeli chcecie, bierzcie udział ze mną. Okej, moi drodzy, wyglądam w sposób następujący. Z racji, że już się wykąpałam i idę spać, zakładam jeszcze soczewki. I co, lecę spać, także dziękuję wszystkim za tego vlogmasa. Widzimy się już jutro. Aro też się z wami żegna. Do zobaczenia i pa, pa.